Panie Adamie, kilka słów o tym miejscu. Podobno to stara komenda Milicji Obywatelskiej w Cieszynie. Tak, jesteśmy przed budynkiem siedziby Policji Państwowej, następnie Gestapo, następnie NKWD, następnie Urzędu Bezpieczeństwa i w efekcie Komendy Milicji Obywatelskiej w PRL-u naprzeciwko byłego Komitetu Miejskiego PZPR. Jesteśmy w samym centrum Cieszyna. W tym miejscu była bardzo ciekawa historia. Jedna z ostatnich ważnych bitew z milicją, jaką stoczyliśmy. Mianowicie w Brennej odbywał się w roku 1989 obóz Związku Strzeleckiego organizowany przez KPN i w ramach rajdu dla młodzieży zrobiliśmy tu w sierpniu wypad na rynek w Cieszynie, gdzie była duża tablica ku czci Polskiej Partii Robotniczej z informacją, że tutaj w Cieszynie zebrali się towarzysze, jakieś pachołki moskiewskie i założyły PPR. I myśmy tą tablicę w biały dzień w obecności paru set osób usunęli. Przy pomocy dużych takich stalowych drągów wyrwaliśmy to z muru. W tym miejscu wróciła przedwojenna tablica związana z informacją o przemarszu wojsk króla Polski w bitwie na Wiedeń. I ta tablica PPR-u została zdjęta i w trakcie tej akcji przyjechała milicja w Nyskach. Była to, pamiętam, niedziela. Było ich mało, tych milicjantów. Strzelców było około 100, gapiów było z 500, może więcej. I milicja przyjechała Nyską i widziała, że już nie da się obronić tej tablicy, bo ona już z hukiem spadła. Natomiast wymyślili sobie jakiś sierżant, że mają polecenie tutaj, bo to doniosło ORMO, że mają zatrzymać prowodyrów. Więc ja mówię, no jak prowodyrów, to możecie mnie zatrzymać. A chłopacy wzięli tą tablicę, wyrzucili do Olzy. No i byłem tutaj na tej komendzie przetrzymywany. Z akt Służby Bezpieczeństwa wynika, że byłem ostatnim tutaj więźniem politycznym tej komendy Milicji Obywatelskiej. I po mniej więcej 40 minutach, godzinie pobytu na tej komendzie, gdzie funkcjonariusze dzwonili do Komendy Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, co mają robić. Komenda w Bielsku-Białej dzwoniła do gabinetu Kiszczaka, co tutaj robić, czy zatrzymać, jakie zarzuty przedstawić. W końcu przyszedł taki, słychać było przez radiostację z Warszawy, polecenie to przedstawić zarzut zniszczenia tablicy Polskiej Partii Robotniczej, no i zrobić protokół. No i zaczęli tak nieudolnie wypisywać ten protokół przedstawieniu zarzutów tutaj z kodeksu karnego mi. I w pewnym momencie było słychać, słyszeliśmy na tej komendzie, taki miarowy krok, jak idzie kolumna. Wystukuje, jak jest dużo ludzi, wystukuje taki miarowy stukot i zaczął się śpiew. Słyszeliśmy śpiew i marsz strzelców, do czego się przyłączyli mieszkańcy i tu przyszło około 1000 ludzi. Zrobił się ogromny wiec przed tą komendą i dowódca tego obozu strzelca kazał się ustawić tutaj strzelcom, odliczyli się i podszedł tutaj do drzwi, przy których stoimy, tu była jeszcze krata. I dowódca tego oddziału strzeleckiego zażądał wypuszczenia mnie z komendy. No i oni tu wpadli w panikę, ponieważ dowódca tej komendy, była niedziela, ich tu było wszystkich razem może 6, może 8, więc niewielka grupa. I oni dzwonią do Warszawy przerażeni, że tu przyszedł tłum, zaraz ich spalą, wysadzą, wymordują, powywieszają. W oczach mieli przerażenie, co mają robić. No i dostali informację, że macie czekać, grać na zwłokę, bo musi podjąć Kiszczak decyzję. No nie doczekali się decyzji Kiszczaka, byli tak przerażeni, że po jakichś 10 minutach mówią, nic tam, szkoda, żebyśmy tu zginęli w tej komendzie, to wypuszczamy Słomkę, niech już idzie w cholerę, niech tylko ci ludzie stąd pójdą. Także było widać, był to moment, w którym było widać, jak słaba jest cała ta władza ludowa, jak społeczeństwo jest nastawione patriotycznie, niepodległościowo. I tutaj te drżące szyby, tutaj śpiew pierwszej brygady i to przerażenie w oczach milicjantów. Zresztą z tej całej akcji zachował się materiał, ten wniosek
o ukaranie mnie, także trochę w Instytucie Pamięci Narodowej z tej akcji zachowało się materiałów. Jest to też pewne też historyczne miejsce ciekawe, bo w mojej rodzinie mój wujek z dziadkiem byli tutaj przetrzymywani, byli aresztowani w październiku 1939 roku przez Niemców na moście. Także oni mi opowiadali swoje doświadczenia tutaj z 1939 roku, z pobytu. A ja miałem przyjemność tutaj wziąć udział już w tej walce zwycięskiej, gdzie pokazaliśmy, kto rządzi, i było widać, czuć już upadek komuny, gdyby tylko ktoś chciał nacisnąć, gdyby nie był zdrajca mazowiecki Wałęsa, agent władzy, i nie ochronili Kiszczaka i tej całej komuny, to przecież oni już tak ze strachu byli gotowi natychmiast oddać władzę. Także warto przypominać to, żeby pokazać, że można po prostu zdekomunizować i policję, milicję i wszystkie symbole komunistyczne. Co tym bardziej ciekawe, że dzisiaj na komendzie w Cieszynie powieszony zobaczyłem w pokoju przesłuchań plakat Milicji Obywatelskiej o zaufaniu do milicji. No to pokazuje, że zamiast mieć przedwojenne Policji Śląskiej II Rzeczypospolitej plakaty i dobre wzorce, dalej w głowach siedzi niestety wśród policji dalej milicja. Także trzeba walczyć.